Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii podcastów Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Ja nazywam się Łukasz Bugara i będę prowadzącym dzisiejszej rozmowy. Moimi Państwa gośćmi będzie dwóch młodych poetów, pani Alicja Król i Paweł Połodziuk. Autorzy wydanego w 2022 roku tomiku poezji pod tytułem Od patriotów dla patriotów, czyli postrzeganie historii przez dwójkę młodych ludzi. Więc jako tak pierwsze pytanie poświęcone twórczości artystycznej o charakterze patriotycznym. Skąd ogólnie wziął się u Was pomysł na tego typu projekt? Jak rozpoczęła się Wasza współpraca? Alicjo, odpowiesz może? Jako pierwsza. Skąd pomysł? To tak naprawdę wziął się z wielu, ale to naprawdę wielu przegadanych na Instagramie wieczorach. Chcieliśmy pokazać tak naprawdę, że są jeszcze młodzi patrioci oraz zachęcić tak naprawdę do poznania naszej historii. Nie przez karty podręcznika od historii czy jakichś różnych innych sytuacji, ale przez różnego rodzaju przemyślenia. Wiemy też, że wiersze są krótsze, więc łatwiej też wielu ludziom jest usiąść do tego. Wiadomo, że historia to są jakieś tam suche fakty, jeżeli chodzi o podręczniki, a my tutaj chcieliśmy po prostu pokazać, że można też historię ukazać w trochę inny sposób, raczej niecodzienny, bo nie zdarza się wielu aktualnych poetów, którzy piszą na temat historii, więc chcieliśmy właśnie przez troszeczkę inne ukazanie historii pokazać, że młodzi patrioci też istnieją. A jak u ciebie, Pawle, jak z twojej perspektywy rozpoczęła się współpraca z Alicją nad tomikiem wierszy? Nasza współpraca rozpoczęła się, tak jak Alicja wspominała, na Instagramie, tak? Na jakimś tam bliżej nieokreślonym forum, czacie różnych poetów. Tak jakoś nawiązaliśmy ten kontakt. No i później z czasem się okazywało, że no mamy wiele wspólnych zainteresowań, między innymi właśnie historię, patriotyzm. No i postanowiliśmy jakoś to ubrać w formie tomika, tak? No i tak wybieraliśmy te wiersze, formę tomiku, bo to też nie jest taka prosta rzecz, przecież dwóch poetów w jednym tomiku zmieścić swoje myśli. No, tak to się właśnie zaczęło. No, a pomysł, że akurat patriotyczny, był oczywisty, tak? Bo dużą część moich wierszy porusza tematyka patriotyczna, właśnie historyczna, czy właśnie kulturalna. Stąd pomysł właśnie na tomik patriotyczny. Dziękuję Ci, Pawle, za odpowiedź. Historia to jest niezwykle bogate źródło inspiracji. W Waszym tomiku część pierwsza historyczna jest w dużej mierze poświęcona historii współczesnej, od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku. Czy Waszym zdaniem wcześniejszego okresu, czy to okresu zaborów, czy jeszcze wcześniejszego, czyli okresu chwały Rzeczpospolitej Obojga Narodów, też równie dobrze można wyciągać pewną taką inspirację. Więc dlaczego akurat wybór padł na historię najnowszą? Pawle, powiesz jako pierwszy? No z tego powodu, ponieważ najbardziej interesuję się właśnie tą historią najnowszą, tak? Począwszy od właśnie dwudziestolecia międzywojennego, poprzez II wojnę światową, czy okres PRL-u, Solidarności. Wydaje mi się, że poprzednie epoki, czy właśnie starsza historia, też można wiele inspiracji z niej zaczerpnąć, chociażby właśnie chwała Oręża Polskiego, słynne bitwy, tak? Choćby zaczynając od Cedyni, kończąc poprzez Kirchholm, czy właśnie Odsiecz Wiedeńską. Ale po prostu nie poruszam tej tematyki z tego względu, że ona jako tak to nie jest tylko moim konikiem, tak? Piszę o czymś, w czym czuję się dobry i gdzie naprawdę mam największą wiedzę, żeby nie popełnić jakichś zakłamań, niedomówień, no, czy po prostu nie wypaść w tym, co piszę, niewiarygodnie. Dlatego właśnie poruszam tą tematykę współczesną, czy właśnie dwudziestolecia międzywojennego.
A jak to wyglądało u Ciebie, Alicjo? Co akurat złożyło się na to, że w przypadku inspiracji do pisania własnej twórczości akurat padł wybór na historię najnowszą, XX wiek? Ja bym się zgodziła z Pawłem tutaj w tej sytuacji. Ja też uważam, że po prostu każdy poeta pisze o temacie, który jest dla niego bliski. Tak w moim przypadku, szczególnie właśnie począwszy od 1918 roku, od powstania wielkopolskiego, jest to taki temat, który interesuje mnie, interesuje też ludzi dookoła, z którymi przebywam na co dzień. Dlatego starałam się po prostu zakroić moje wiersze po prostu w to, o czym ja się interesuję, co jest dla mnie ważne. I też uważam, tak jak Paweł, że historia dalsza nam też jest ciekawa, aczkolwiek wydaje mi się, że żeby trafić do grona odbiorców, trzeba znaleźć temat, który aktualnie zainteresuje też ludzi, którzy interesują się historią, a mam wrażenie, że większość ludzi, z którymi rozmawiam, z którymi przebywam na co dzień, też właśnie interesują się historią bliższą nam, historią, z której mogą czerpać wiedzę i jest tej wiedzy dużo. Wcześniejsze wydarzenia, które działy się w historii, wiemy o nich, jest dużo i to książek czy różnych badań, ale ta wiedza jest raczej taka pobieżna, jeżeli chodzi o wszystkie wydarzenia. Nie wiemy wielu nazwisk, ludzi, którzy brali udział, powiedzmy, w jakichś bitwach, walkach. Nie znamy wszystkich, a w powstaniu na przykład warszawskim czy wielkopolskim jesteśmy w stanie też dotknąć tej historii, ponieważ powstańcy warszawscy jeszcze żyją. Oni też się byli w stanie podzielić z nami, powiedzmy, czy nazwiskami, czy to życiorysami ludzi, którzy razem z nimi brali udział. I to jest właśnie dla mnie dość fascynujące i interesujące z tego punktu widzenia, że faktycznie mogę pisać o kimś i o czymś, co jest mi bliższe i jestem w stanie tej historii, tak kolokwialnie mówiąc, dotknąć. To tak jeszcze pozwolę się zapytać, czy w przypadku takim waszym rozwoju poczucia patriotyzmu, czy środowisko domowe, wspomnienia rodziny wpłynęły na wasze postawy, a równocześnie na waszą twórczość? Alicja, możesz odpowiedzieć jako pierwsza? Ja pochodzę z rodziny, która jest bardzo patriotyczna. Od samego początku mojego życia gdzieś tam rodzice zabierali mnie na różnego rodzaju wydarzenia upamiętniające dany okres w historii. Pamiętam składanie kwiatów, składanie zniczy, jak byłam młodsza, razem z tatą czy razem z mamą. Dziadkowie bardzo dużo opowiadają na temat historii. Mój tata również jest historykiem, który w swojej ciekawości historycznej właśnie zakrawa o okres XX wieku, więc on po prostu też przekazuje mi różnego rodzaju informacje, możemy porozmawiać, czy to przy kawce, przy ciastku na temat historii naszego kraju. Więc ja pochodzę z rodziny, która interesuje się historią i pamięta o wydarzeniach historycznych, dlatego wydaje mi się, że to jest fajne, że wyniosłam też te wartości patriotyczne z domu. Jak u ciebie, Pawle, wartości patriotyczne się formowały i zaczęły przelewać twórczość? W sumie to w moim przypadku, mnie w domu też była poruszona tematyka historyczna, czy wydarzeń historycznych, zwłaszcza, że pochodzę z województwa lubelskiego. Moja rodzina pochodzi z powiatu włodawskiego, więc siłą rzeczy tam były bardzo, szczególnie właśnie w momentach kształtowania się granic Rzeczypospolitej, były bardzo duże te zmiany, biorąc pod uwagę i wydarzenia, które kształtowały kulturę czy świadomość tamtych ludzi. I oni tego dotykali, tak wiadomo, migracje ludzi, zmiana granic, wojna polsko-bolszewicka, która przetaczała się między innymi przez tamte tereny. No a później już jak zacząłem się uczyć w klasie czwartej historii, no to dużo rzeczy odkrywałem też sam, trochę wyrabiałem sobie swoje zdanie, czy jakby powiedzieć, odnajdywałem błędne przekonania, czy jakieś niedopatrzenia ze strony ludzi, którzy mnie otaczali, w rozumieniu historii. No, ale generalnie wszystko się zawsze zaczyna od domu, tak? Jeśli się rozmawia o historii, o patriotyzmie, no to to dziecko, później dorosły człowiek też będzie
tym patriotyzmem w pewien sposób przesiąknięty i to będzie kształtować jego postępowanie czy światopogląd w przyszłości. Dziękuję Ci, Pawle. No, zresztą warto chyba w tym przypadku przytoczyć Jana Zamoyskiego i słynny cytat: takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzież wychowania. No dobrze, porozmawialiśmy o postawach, teraz warto wrócić do Waszego tomiku. Został on podzielony na dwie części. Jedna, jak już powiedzieliśmy, dotyczy ściśle historii, wydarzeń historycznych. Druga, bardziej refleksyjna, dotyczy, pełni rolę artystycznego komentarza. Dlaczego zdecydowaliście się na tego typu zabieg stylistyczny? Pawle, odpowiesz jako pierwszy? Zdecydowaliśmy się na taki zabieg z prostego powodu, ponieważ część wierszy jest osadzona stricte odnośnie wydarzenia czy ram czasowych naszego autorstwa. No i one się znalazły właśnie w tej części historycznej, ułożone chronologicznie. Poza jednym wierszem, który kończy całą tą pierwszą część, odnośnie wiersza, który dotyczy II wojny światowej, ale równie dobrze uznaliśmy, że chcemy spuentować w ten sposób tą część ze względu na wojnę na Ukrainie. Jest to wiersz Nigdy więcej, który jest jednocześnie o II wojnie światowej, ale może być dopasowany do każdego konfliktu, który się będzie rozgrywał bądź rozgrywał w historii. No a druga część refleksyjna, no tak jak wspomniałeś, jest to część właśnie artystycznego komentarza, bo wiersze nie są osadzone w jakimś konkretnym tu i teraz, tylko właśnie mają kształtować odbiór tych wydarzeń przez czytelnika, czy go uwrażliwiać na tematykę patriotyczną. Dlatego znalazłem się właśnie w tej drugiej części, która jest częścią taką komentarzową, nie stricte historyczną, jeśli tak to określić. Dziękuję bardzo. A ty, Alicjo? Pierwsza część historyczna, jak Paweł powiedział, została zakończona wierszem takim bardziej uniwersalnym przesłaniem, odnoszącym się właśnie do II wojny światowej, ale mające już bardziej uniwersalne przesłanie dotyczące wszystkich konfliktów, ale ty również drugą część zamknęłaś akcentem wojennym. Czy obydwoje zdecydowaliście się na taką formę zakończenia obydwu sekcji? Czy wyszło troszkę tak spontanicznie? Z jednej strony wyszło spontanicznie, z drugiej strony jest to bardzo fajne przejście, pokazując, że historia jest w stanie zatoczyć koło. I w pierwszej części wiersz tak naprawdę dotyka różnych sfer, bardzo fajnie przechodząc płynnie do części refleksyjnej, która tak naprawdę nie jest osadzona w danym czasie, w danym okresie wydarzeń, zaś pokazując, że jedna wojna tak naprawdę nie oznacza tego, że nigdy więcej nie będzie kolejnej wojny i po prostu pokazuje, że historia jest w stanie zatoczyć koło, patrząc na wydarzenia i teraz, i z czasów wcześniejszych. Pierwsza wojna była poprzedzeniem drugiej. Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w przyszłości. Dziękuję Ci bardzo. No miejmy nadzieję, że w przypadku historii Polski już tej toczącej się nie będziemy musieli jeszcze długo mówić o tragediach, które, daj Boże, nas nie dotknęły w jakiejkolwiek innej formie. Mam takie pytanie nie do Ciebie, Alicja, i do Ciebie, Pawle. Czy macie jakieś plany kontynuacyjne? Jakiś kolejny wspólny projekt, może bardziej multimedialny, może kolejny tomik poezji, albo tomy poezji, już faktycznie bardziej rozbudowane. Możecie nam coś zdradzić? Plany oczywiście są, aczkolwiek w naszym przypadku głównym hasłem jest wena, a bardziej jej brak. A wiadomo, że przez ogrom obowiązków, które gdzieś tam się pojawiły w naszym życiu, wena też swojego rodzaju zanikła, ale pomysły są, są plany, są rozmowy, ale wiadomo, że najważniejszą kwestią jest tutaj to, żeby mieć materiały do wydania tego tomiku, bo plany na kolejne tomiki są. Aczkolwiek, no właśnie tak jak mówię, przez te wszystkie różnego rodzaju obowiązki w naszym życiu i mamy mniej czasu na pisanie, i mamy mniej weny, ale plany są, może jeszcze nie za bardzo usystematyzowane, raczej gdzieś tam w naszych głowach, w naszych rozmowach się pojawiają, ale na pewno plany są. Dokładnie, plany są, tylko jeszcze nie ma ich, że tak powiem, w finałowej fazie realizacji. I ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądać w przyszłości, ze względu, tak jak Alicja mówiła, wenę
i czas, ponieważ nie chciałbym pisać na siłę, czy że tak powiem, wrzucać wiersze sprzed 10 czy iluś tam lat do nowego tomiku, bo to jednak też byłoby nie, generalnie tak ujmując, nie, dosyć, że tak powiem, nieuczciwe wobec czytelnika, tak? Ponieważ już w tym momencie jestem innym człowiekiem niż chociażby byłem 10 lat temu, dlatego nie chciałbym tych starszych wierszy wrzucać do świeżych materiałów. Więc zobaczymy, co czas pokaże. Na pewno będziemy jeszcze razem współpracować. Dziękuję bardzo. Mi pozostaje tylko życzyć, żeby i czas, i wena zawsze dopisywały, i zwłaszcza, żeby nie pojawił się tak zwany art block, czyli blokada artystyczna, gdzie faktycznie człowiek ma ten czas, ale jednocześnie nie ma ogólnie za bardzo sił twórczych. Więc pozostaje mi tylko życzyć, czy to w najbliższym, czy troszkę dalszym czasie, realizacji kolejnych projektów. Tak, korzystając z okazji, jak właśnie mówimy o twórczości opartej na historii, wartościach patriotycznych, wartościach chrześcijańskich, chciałbym się zapytać, jak waszym zdaniem popularyzować tego typu twórczość? Ponieważ jak wiemy, jest ona skierowana do danego grona, jest to bardziej zamknięta twórczość, ale jak mimo wszystko to okienko poszerzać? Jak ją spopularyzować, żeby była dużo lepiej przyjmowana? Pawle, poproszę ciebie jako pierwszego o odpowiedź. Wydaje mi się, że tutaj dużą rolę odgrywają takie instytucje, jak wasze stowarzyszenie, różne fundacje, które rzeczywiście chcą to promować, bo generalnie, że tak powiem, do mainstreamu się z taką tematyką nie dojdzie. Zwłaszcza, że mainstream generalnie ma taką zasadę, że jeśli ktoś jest patriotą, to jest pewnie faszystą, więc tutaj jesteśmy zamknięci tylko właśnie na te chrześcijańskie, prawicowe, że tak powiem, organizacje, które się podejmują z promowania czy właśnie nagłaśniania faktu powstania takich inicjatyw jak nasze. Dziękuję bardzo. No, aktualnie to jest faktycznie problem, jak chodzi o mainstream. Trzeba powiedzieć wprost, no, wartości zazwyczaj są dużo bardziej rozmyte w przekazie panującym. Natomiast tutaj, tak na koniec jeszcze naszej rozmowy, chciałbym zapytać się, co możecie doradzić artystom aspirującym, tych, którzy chcieliby zacząć pisać, tworzyć. I rozpowszechniać swoją twórczość, ale nie są do końca tego pewni, nie są do końca pewni swoich sił, swojego poziomu, bo często właśnie z racji choćby nawet tematyki bardziej patriotycznej, narodowej, chrześcijańskiej, nie mają za bardzo gdzie możliwości tak naprawdę tego prezentować i prosić o ocenę. Co byście mogli im doradzić? Jakie pierwsze kroki powinni postąpić tak naprawdę na tej swojej drodze do pojawienia się w tym świecie artystycznym? Alicja, odpowiesz jako pierwsza? Wydaje mi się, że przede wszystkim nie można bać się pokazywać tego, co mamy w przysłowiowej szufladzie. Wiadomo, że każdy autor piszący do szuflady gdzieś tam marzy o tym, żeby kiedyś może wydać czy to książkę, czy to wiersze swoje, które pisze, ale zawsze gdzieś tam w głowie jest, a co gdyby powiedzmy ludziom się to nie spodobało, co gdyby po prostu nie. Co gdybym po prostu nie znalazł odbiorcy tego, co w tej przysłowiowej szufladzie jest. I wydaje mi się, że po pierwsze nie można się bać tego, żeby pokazać, cześć, jestem, piszę, słuchajcie, tutaj jest mój tomik, tutaj jest moja książka, zobaczcie, przeczytajcie, dajcie znać, co o tym sądzicie. I nie można po prostu bać się tego, jak będzie to odebrane. Nie można przejmować się hejtem, to na pewno, bo on tak naprawdę zawsze będzie, ale tak naprawdę ci, którzy hejtują, powinni się wstydzić tego, co robią, a nie my swojej twórczości, bo nawet jeżeli to jest małe grono odbiorców, to zawsze znajdzie się ktoś, kto myśli tak samo, kogo interesuje to samo, co mnie i zawsze znajdzie się odbiorca jeden, dwóch, trzech, dziesięciu. Ale zawsze do kogoś to trafi. Może nie do jakiegoś większego grona odbiorców, ale na pewno gdzieś na świecie jest ta osoba, która czeka właśnie na ten twój wiersz, na ten twój cytat, na twoją książkę i będzie w stanie odnieść się do tego, co przeczytała, czego się dowiedziała z akurat twórczości osób, które boją się pokazać tego, co robią.
Więc nie można się bać pokazywać tego, co się robi, bo na pewno zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie chętny do tego, żeby to przeczytać. Pawle, ty już od jakiegoś czasu działasz aktywnie i publikujesz swoją twórczość w internecie. Twoje prace możemy zauważyć w fanpage'u na Facebooku. Wiersze Paweł Połodziuk. Tak jest. Link będzie w opisie, serdecznie widzów zapraszamy. Jak wyglądały początki i co można doradzić artystom aspirującym? No przede wszystkim przełamać strach, tak? Są różne tam platformy, choćby Instagram, Facebook, też bardziej tematyczne odnośnie poezji, też słyszałem o takich, że się pojawiają. I opublikować, tak? Wiadomo, że poezja to jest taki inny temat, że poetów jest, jak, że tak powiem, grzybów po deszczu. Każdy się sobie nazywa poetą, ale w większości przypadków z poezją to nie ma wiele wspólnego. Więc nie bać się publikować i nastawić się na to, że to nie będą dziesiątki tysięcy, czy choćby tysiące odbiorców. Raczej to będzie liczone w setkach, jeśli nie w dziesiątkach. Ale nie zrażać się, bo to wiadomo, poezja w dzisiejszych czasach jest, no nie jest popularną dziedziną. Zwłaszcza taka poezja, która daje do myślenia, nie tylko pokazuje, że niebo jest niebieskie, a trawa zielona i świeci słońce. I na pewno prędzej czy później dotrze do swoich odbiorców, choćby miał być śmieci, tak jak Alicja mówi, 10, 20, ale będzie miał. I będzie mu to sprawiało frajdę. Hejtem się też nie przejmować, bo nie wszystkim przypadniemy do gustu. Najważniejsze jest właśnie nastawić się też na to, że będzie się krytykowanym. Oby tylko ta krytyka była konstruktywna. No i próbować się przebijać, tak? Są właśnie chociażby możliwość self-publishingu, tak jak my tutaj właśnie nasz komik w ten sposób wydaliśmy własnym subtem, że tak powiem, i realizować marzenia, tak? Bo wydanie komików w moim przypadku było tak jakby realizacją jakichś planów, zamiarów, marzeń. I to się udało. My czekamy, co będzie dalej. W razie co będzie podlinkowane, śmiało mogą pisać do mnie. Alicja też na pewno bardzo chętnie coś tam doradzi, podpowie, oceni jakiś materiał. Nie będzie z tym żadnego problemu. Przede wszystkim się nie bać i spróbować. Taka jest moja rada. Dziękuję Wam bardzo. No z pewnością to są bardzo ważne rady, ponieważ o ile internet pozwala znacznie poszerzyć swoje zasięgi, tak obecnie bardzo łatwo spotkać się również i z negatywnym odbiorem, albo czasami też zbudować dosyć wysokie oczekiwania, jeżeli faktycznie człowiek się czegoś oczekuje, zamiast stopniowo, krok po kroku budować. A tak zapytam się jeszcze na sam koniec. W przypadku tak procesu twórczego, czy interesowaliście się stylami poezji, czy bardziej pisaliście to, co serce nakazywało? Alicja? U mnie w większości raczej było to pisane, co serce każe mi pisać, jak wydaje mi się, że będzie dobrze napisane. Aczkolwiek wiadomo, że gdzieś tam, czy to na języku polskim, czy w liceum, czy w podstawówce, spotykaliśmy się z tymi stylami poezji, mamy gdzieś tam taki podział w głowie, bo to faktycznie zostaje po szkole, jakie są te rodzaje. Aczkolwiek u mnie raczej wyglądało to tak, że po prostu przelewałam coś na kartkę, pisałam tak, jak wydawało mi się, że będzie to fajnie wyglądało, będzie się to bardzo fajnie zgrywało. I raczej gdzieś tam w drugiej kolejności miałam to, czy to jest jakiś tam styl pisania, czy nie. Ponieważ też jak wiemy, ktoś te style jednak wymyślił. To nie było też tak, że każdy poeta wcześniejszy wiedział już, jakie te style są, tylko to wzięło się skądś i po prostu wydaje mi się, że każdy poeta ma tam jakiś swój styl pisania i wychodzi to, jak wychodzi, wiadomo, ale to jest po prostu coś, co każdego poetę identyfikuje, to jak pisze, jak wygląda jego specyfika wiersza. A jak u ciebie, Pawle? Bardziej warsztat czy jednak serce? A może jedno i drugie? To jest trudne pytanie. Bo szczerze mówiąc, przez te parę, no już w sumie ponad 10 lat, jak zacząłem pisać, no będzie 15 szło, starałem sobie wypracować sobie taki jakby swój styl, tak? I w sumie nigdy nie przywiązywałem wagi do klasyfikacji tych moich wierszy. Nie byłem takim tym romantycznym naukowcem ze szkiełkiem, który wszystko chce przez szkiełko zobaczyć, tylko bardziej chyba właśnie tak szłem
poprzez serce, tak? Żeby oddać to, co chcę oddać, a jednocześnie no, warsztatowo wyrobić sobie swój styl, nie patrząc na to, co właśnie przedstawiali nam w szkołach i tak dalej. Takie, w moim przypadku było to takie połączenie, ale z dużą ilością pracy własnej nad swoim stylem. Dziękuję bardzo. Tak jak już wspomniałem, pozostaje mi tylko życzyć dalszych sukcesów i realizacji kolejnych projektów artystycznych. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli Alicja Król oraz Paweł Połodziuk. Ja życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy. Dziękuję. Na zakończenie pragnę Państwa poinformować, że w opisie niniejszego materiału znajdą Państwo odnośniki do fanpage'a Pawła Połodziuka, w którym znajdą Państwo wszystkie aktualne wiersze, które Paweł publikuje. Dodatkowo w odnośniku znajduje się również informacja, gdzie można nabyć tomik poezji autorstwa Alicji Król i Pawła Połodziuka. Podcast realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PRO.